Lepszy nawet skromny cień pod drzewem niż szczelnie zabetonowany plac. W centrach miast w takie dni jak dzisiaj ciężko wytrzymać. Mówimy o tym, czym są miejskie wyspy ciepła i jak miasta próbują sobie z nimi radzić. Łukasz Kądziołka. Ławka w słońcu pusta, a w cieniu zajęta. To typowy widok przy takich temperaturach. Problemem wielu miast jest brak zieleni, często spowodowany nieudanymi inwestycjami. Niektórzy sami sobie ten problem stworzyli. Było przecież tu fajne drzewa, to pościnali. W Rudzie Śląskiej plac Jana Pawła II jest szczelnie zabetonowany i w trakcie upalnych dni lepiej go omijać. Zieleń zlikwidowano w trakcie przebudowy kilkanaście lat temu. Teraz władze miasta próbują naprawić błąd i chwalą się, że rośliny wrócą. Jednak przykładów betonozy jest więcej i nie są to bynajmniej błędy z odległej przeszłości. W zeszłym roku Sosnowiec zakończył przebudowę placu przed dworcem. Kosztowała 10 milionów złotych. Ludzie chowają się do cienia, którego nie wystarcza dla wszystkich. Przebudowaliśmy na tyle, na ile było to możliwe. Trzeba pamiętać, że w tym miejscu wcześniej był tak naprawdę parking i dwa drzewa. Sosnowiec ma tak zwaną patelnię, a na niej sosnę, czyli symbol miasta. Jednak to również symbol nieodpowiedniego planowania nasadzeń. To już druga sosna w tym miejscu. Roślina nie wytrzymała skrajnie wysokich temperatur. Drzewo po prostu uschło. Mamy tutaj gwarancję taką, że nie powinno się w tej chwili nic z nim dziać. No, liczymy, że tak się stanie. Odbrukowujemy Gliwice. Miasto uwielbiają chwalić się nową zielenią, ale w dalszym ciągu w innych miejscach betonują. Plac przed dworcem w Gliwicach także nie zachęca do spędzania wolnego czasu. Na rynku w Katowicach ludzie składzają się jak mogą, a palmy pasują do tropikalnych temperatur. Zmierzono je już 2 lata temu. Ta kostka na rynku nagrzewała się do ponad 48 stopni. Dlatego miasto niedawno odbrukowało to miejsce i posadzi tu rośliny, w tym dwa drzewa. Po raz pierwszy urzędnicy sprawdzą potem, czy przyniosło to pożądany efekt. Wcześniej budowaliśmy, między innymi brukowaliśmy różne rzeczy, bo mieliśmy na rozwój infrastruktury i nikt nie myślał o tym, że jednak idą to zabetonowanie powoduje tą właśnie miejską wyspę ciepła. Specjaliści mówią nawet o tym, że to nie wyspy, tylko całe archipelagi ciepła. Widać to dobrze na tej mapie Katowic, do której dane zbierały satelity. Najgoręcej jest w centrum miasta. Temperatura 35 stopni, a tu gdzieś powiedzmy w strefie już, nie wiem, to może być cmentarz, około 10 stopni niższa. Przepis na to, żeby w miastach było przyjemniej, jest jeden. Zieleń. Najlepsza jest taka zieleń średnio wysoka. Chodzi o drzewa, które są wkomponowane pomiędzy budynki mieszkalne, czy w ogóle gdziekolwiek. Na pewno pozytywną zmianą jest to, że władze miast lubią chwalić się zielonymi inwestycjami. Jednak musi ich być jeszcze więcej, żeby jak najmniej było takich punktów na mapie.